Zdrowia, szczególnie dla normalnych. No jak długo potrwa Wenezuela w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej? Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. No, Wenezuela jest wprowadzana dosyć szybko, tylko czy Amerykanom starczy cierpliwości? No i czy demokraci po prostu się nie zbuntują przeciwko komuniście Bidenowi? Biden miał fatalne lato politycznie, nie najlepszą wiosnę. No i teraz pytanie jest, jak będzie jesień. A jeszcze najbardziej ważne to jest to, jak będzie przyszła jesień. Biały Dom no, powinien się troszeczkę zacząć obawiać. Demokraci powinni się obawiać. Umiarkowani demokraci, no to po prostu wyrywają sobie włosy. Ci lewacy, no to klaszczą, ale jako cała Ameryka, jako państwo demokratyczne, czyli prawica, lewica, opozycja i tak dalej, no to jesteśmy na rozdrożu. No i teraz chyba wszyscy pójdą po rozum do głowy, łącznie z demokratami. Jest nieprawdopodobna inflacja. Inflacja jest około 4%, ale następna sprawa to jest tak zwana malizacja. Malizacja, czyli wszystko się robi małe. W sklepach widać, że no przede wszystkim ludzie idą, pakują ten sam koszyk, co zawsze kupowali. No i teraz zamiast wydawać $70-80, to wydają 110, zamiast wydawać 120, to wydają 180. Rachunek przy kasie taki tygodniowy, no to każdy zauważa, że kosztuje mniej więcej 1,5 razy więcej. W inflacji nie liczą energii i jedzenia, czyli to jest po prostu liczenie inflacji, to nie jest liczenie inflacji, no ale fabryki te wszystkie rzeczy robią coraz mniejsze, no bo nie chcą cen podnosić, to zmniejszają gabarytowo i wagowo. Amerykanie są wściekli, no szczególnie za tą inflację, za benzynę, za te numery, zamknięcie rurociągu, wycofanie się właśnie z Afganistanu, popieranie ruskich. No nawet demokraci po prostu już zaczynają widzieć, że to jest coś nie ten teges. Wojsko, żołnierze, generałowie powiedzieli, że 2,5 tysiąca ludzi jakby zostało, to nie byłoby tego fiaska w Afganistanie. Biden się szarpie się jak jakiś wściekły pies. No cała ta wycofanie to było skazane na porażkę, no ale zrobił to, bo lewacy chcieli się wycofać już za Obamy chcieli się wycofać z Afganistanu, no i on to zrobił. Ameryka, w Ameryce wylądowało około 100 tysięcy Afgańczyków, czyli następne 100 tysięcy ludzi na zasiłku, 100 tysięcy demokratów, którzy będą głosowali nieustannie. No ale to jest ten plan, tak? To jest ten plan. 13 Amerykanów zginęło w tym ataku terrorystycznym. No i Biden nie wie, co robi, tak? Biden ogólnie rzecz biorąc rozkazuje mu coś, no i on wykonuje te rozkazy. Pandemia tak samo, jest nie za bardzo równa. Trump doprowadził tego, wydał tam kilkaset milionów dolarów na to, żeby tą szczepionkę szybko doprowadzić. No i inna sprawa, że w Ameryce dużo zwalniają policjantów w Nowym Jorku, 300 w jakimś innym mieście na 1600 oficerów milicji stanowych, no to 300 po prostu się tam zbuntowało. Wszyscy się buntują, ale zwalniają. Zwalniają w urzędach, zwalniają w szpitalach. W szpitalach zaczyna ludzi brakować. Także ta pandemia, Biden nie prowadzi tego dosyć dobrze. FBI ma się zacząć zajmować rodzicami, którzy się nie zgadzają na szczepienia w
szkołach. FBI ma się zaczynać, zaczyna się interesować rodzicami, którzy chcą zacząć być wybierani do rad szkolnych. Nie jest dobrze. No jest po prostu jakaś paranoja. Jest coś w Ameryce, coś się dzieje, co nikt nie był przyszykowany na to. To nikt nie był po prostu przyszykowany. To jest kryzys. Kryzys na każdym szczeblu. Kryzys emigracyjny jest nieprawdopodobny. 1 200 000 ludzi przeszło przez granicę nielegalnie. Demokraci po prostu myślą, że to jest, że granicy nie ma, po co jest granica, ale nie mają planów. Zwalniają Amerykanów, jak ktoś się nie zaszczepi, a wszyscy ci nielegalni, którzy wchodzą do Ameryki, to nawet im testów nie robią, ani ich nie zmuszają do szczepienia. Także bycie nielegalnym w Ameryce bardziej jest, się opłaca niż bycie obywatelem, bo obywatel musi płacić podatki, musi być zaszczepiony. Jak nie chce się zaszczepić, to będzie zwolniony z pracy. A tutaj dziesiątki, setki tysięcy ludzi przychodzą po prostu i nikt ich nie zmusza. No bo nie mają na nich haka, tak? Nie mają bata, a będą głosowali za parę lat. Jest Biały Dom, no to tylko czeka na tej granicy, żeby ci służba ochrony granicznej zrobiła jakieś dziwną jakąś sprawę. No tak jak z tymi końmi było. Oni mieli lejce, to Biały Dom powiedział, że to jest lasso na murzynów. No i znowu się zaczęło. To jest banda kretynów. Banda kretynów, których po prostu jest nie do uwierzenia. Tragiczne jest to, że kibole na stadionach krzyczą jebać Joe Bidena, jebać Joe Bidena, a w jednym programie telewizyjnym, sportowym człowiek Brandon Brown, on wygrał wyścigi samochodowe, to reporterka jak przyszła i mówi, I kibole właśnie krzyczeli jebać Joe Bidena, to ona mówi, no bardzo ładnie, że kibice krzyczą i jedźmy razem z Brandonem, no bo to po angielsku, no to w miarę podobnie brzmi, no wszyscy wiedzą, to śmiech na całą Amerykę, no i teraz zamiast przeklinać tak nieładnie, no to ludzie chodzą na te wszystkie różne imprezy, gdzie ludzie są związani z Bidenem, no i oni krzyczą coś takiego, let's go Brandon, let's go Brandon. No ale wszyscy wiedzą, że to chodzi jebać Joe Biden. No makabra jest, no jest wesoło, jeżeli by nie było smutno. No i Biden nie zostawia najlepszego jakiegoś wrażenia. 8 miesięcy, no to już najwyższy czas, żeby zrobił jakieś, przepraszam, dobre wrażenie, ale wygląda na to, że lewacy ustawili go tylko po to, żeby usunąć Trumpa, żeby usunąć 80 milionów, którzy głosowali na Trumpa pierwszym razem, usunąć 85 milionów, którzy głosowali na Trumpa drugim razem. Badania opinii publicznej są po prostu nieprawdopodobne. Badania opinii publicznej pokazują, że Biden ma teraz poparcie około 41%. Średnio każdy prezydent miał poparcie około 53%. No co to znaczy 53%? To znaczy, że popiera go ta partia, która go wybrała. Teraz 43% to wygląda na to, że 10% tych, którzy go nie wybierali, którzy go wybrali, demokraci, po prostu nie ma ich poparcia i nie zgadzają się, czyli jedna piąta demokratów, 20% demokratów nie uważa, że Biden robi dobrą robotę. No i to jest makabra, i demokraci troszeczkę się, szczególnie ci lewacy, zaczynają martwić. No i najwyższy czas. No ale Biden był wybrany jako taki środkowy, jako umiarkowany. Ktoś, kto miałby się dogadać z republikanami, z konserwatystami. No a teraz nie. Dostał Biden, policzono mu najwięcej głosów w historii.
No, Trumpowi również wśród Republikanów wygrał największą ilością głosów, no ale to było około tylko 3-4% różnicy, no i szczególnie w tych krytycznych miejscach, gdzie tam bardzo często więcej było głosów niż mieszkańców. Także że, no teraz 2024 pokaże, no ale 2022 również pokaże, dlatego że jego partia Bidena wygrała Izbę Reprezentantów, tylko jest więcej 7 czy 8 reprezentantów, no bo jest 435 reprezentantów, 222 mają demokraci i 211 chyba mają republikanie. Także to jest 5-6 reprezentantów różnicy, no i Senat jest pół na pół, czyli 50-50, tyle tylko, że wiceprezydentka ma jeden głos, także zawsze przeważa. Dlaczego 50 jest 100 senatorów? No bo jest 50 stanów i w każdym stanie jest dwóch senatorów, niezależnie od wielkości. Kalifornia ma dwóch senatorów i Rhode Island ma dwóch senatorów. Także kraj jest podzielony. Naród jest bardzo, bardzo, bardzo podzielony. Jego Bidena, te ekonomiczne reformy, no to po prostu jest przy parę trylionów dolarów, no to na każdego pracującego, płacącego podatki człowieka, no to jest koszt około 30 tysięcy dolarów. No to możecie sobie wyobrazić, jeżeli każdy pracujący i płacący podatki, czy pracujący, no bo trzeba pamiętać, że w Ameryce odpis od podatku, no to jest na jedną osobę 12 tysięcy, na dwie osoby to jest 24 tysiące, także się nie płaci podatku federalnego, zarabiając poniżej 24 tysięcy, czyli 2 tysiące rocznie, czyli powiedzmy tam 11 dolarów, 11,5 dolara na godzinę. Te wielkie, wspaniałe społeczeństwo, Lyndona Johnsona, kiedy to demokraci zaczęli właśnie, zamienili się z partii właścicieli niewolników, zamienili się na tych, którzy popierają kolorowych, no to Johnson to wtedy w 64 roku, no to była lawina. On został wybrany, miał 61%, a jego przeciwnik republikański Barry Goldwater miał 38%. Także to była lawina. No tak samo w Izbie Reprezentantów. Johnson miał 68% senatorów na 100, no a w Izbie Reprezentantów wtedy miał 295 przeciwko 140, także to były potężna większość polityczna. Biden się zachowuje tak, miałby powiedzmy poparcie całego kraju. No a on nie ma całego kraju. No i ludzie nie wiedzą. Ludzie nie wiedzą, co on robi. Ludzie nie wiedzą, dlaczego on to robi. Ludzie nie wiedzą, kto go popycha. Jego przekaz jest dosyć taki mieszany. No ale lewacy opanowali go. On pozwolił lewakom powiedzmy być tym przewodnią, sercem całej partii. Oni w zasadzie mówią, co ma być zrobione, no i lewacy wygrywają, no i on mówi, co będzie zrobione. Kiedyś mówił, że reprezentuje wszystkich demokratów, no a teraz wygląda na to, że tylko nikogo nie reprezentuje, tylko jest sterowany jak marionetka przez lewaków. On nie startował jako super lewak, jako super postępowy. Wygrał z tymi wszystkimi postępowymi tylko dlatego, że przedstawiał się dla normalnych demokratów jako normalny demokrata. No a teraz jest hardkorowym, takim betonowym po prostu lewakiem. No i to wszystko, że
Czy on się zmienił? No chyba raczej się nie zmienił. On po prostu jest sterowany. On jest sterowany. Widać to szczególnie po Afganistanie. Widać na to, że przekonali go, że Obama nie potrafił wycofać, zakończyć wojny w Afganistanie. Trump nie potrafił zakończyć wojny. No a on potrafił. No ale jaka to jest cena? No cena jest nieprawdopodobna, ale to dla postępowych lewaków nie ma żadnego znaczenia. Teraz on jest przekonany, że on po prostu jest bohaterem. No i jego i lewacy go przekonują w tym, żeby on myślał, że jest bohaterem, nie tak jak Obama czy Trump. Także Biden myśli, że jest lepszy od nich wszystkich, no i że potrafi załatwić sprawę. Tak, także to już jest jakaś schizofrenia, jakieś rozwojenie jaźni. Wydawanie forszy po prostu jest nieprawdopodobne. Cały ten rząd federalny, cała ta budżetówka, no to oni, biurokracja jest tak daleko od pracujących ludzi płacących podatki, że to jest nieprawdopodobne. Teraz jedyne co wśród demokratów to jest chęć tych głosów. No i dopóki będzie jakaś forsa, dopóki będzie coś do rozszabrowania, no to ludzie będą na nich głosować. Te wszystkie rezultat tego jest straszny, bo ludzie mieli płaceni, żeby nie szli do pracy. Ludzie nie chcą pracować. 1/4 restauracji została zamknięta. Bardzo dużo restauracji nie ma ludzi do pracy. No i ten 3-4 trylionowy, ta ustawa, co ma być przepchnięta, 2,5 tysiąca stron, których nikt nie czyta, no ale to jest nafaszerowane tym wielkim rozdawnictwem, że wszystko ma być za darmo. Szkoły, leczenie, mieszkania, darmo, plus pieniądze pchane dla biznesów, które są powiązane z najróżniejszymi kuzynami, pociotki, niepociotki, cała ta sitwa komunistyczna rozdziela te pieniądze. No i prowadzi właśnie taką politykę rozdawnictwa z jednej strony, a podatkowania z drugiej strony. Także Wenezuela przez następny rok, Biden przez 8 miesięcy po prostu zawalił sprawę. On przez 50 parę lat swojej polityki, no to zawsze jechał z wiatrem. No to taki Miller, można powiedzieć, Kwaśniewski, tego rodzaju komunistyczne świnie. No a teraz jest jeszcze na sznurkach. Chciał zrobić jedną wielką zmianę ustrojową, no i to mu się raczej nie uda. Zdrowia dla normalnych, subskrybujesz, dziękuję bardzo. Polecasz, dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz, tu jest strzałeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach. I do następnego, codziennego, bardzo często zdemonetyzowanego filmiku. Przekaz dla konserwatystów, dziękuję, że wierzycie. Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja. Czytajcie, oglądajcie, patrzcie się, głosujcie za normalnymi, za konserwatystami. No na pewno każdy kraj lepiej działa, jeżeli ma jakieś konserwatywne spojrzenie. Socjalizm zawsze rozwala naród, rozwala społeczeństwo, rozwala kraj, rozwala stosunki międzynarodowe. Przekaz dla socjalistów, no co tu powiedzieć? Patrzcie się, co Biden robi, patrzcie się, jak, przepraszam, to wszystko wpływa na wasze życie codzienne, benzyna, zakupy, przyszłość i tak dalej, i tak dalej. Zdrowia dla normalnych.